Słuchajcie, z daleka brzmi. Ja będę tym jeździł. Co to? Co to? 1200 koni w Nissanie GT-R. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Marko, czyli właściciel tego GTR-a Whitebody, wyjeżdża teraz. Zobaczcie, jaki Liberty Walk. Niesamowite. Zaraz się dopytamy, czy to oryginalny, czy to nieoryginalny. A tu poznajcie Mateusza. Siemaneczko. Siema, siema. Mateusz to jest gość, z którym już dawno, dawno temu się skumaliśmy na Insta, ale pierwszy raz się widzimy. I przy okazji powrotu z Monaco, z Monte Carlo, spotkaliśmy się tutaj i można powiedzieć, że w trakcie trasy mam taki mały stop. Na małą przejażdżkę Nissanem GTR. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze teraz, będą też następne niespodzianki, ale to później. O tym już nic nie mówił. A to jest Marko. Halo Marko. Aj. Tak jak mówiłem wcześniej, ten samochód ma 1200 koni mocy. Jedziemy na przejażdżkę teraz, a potem opowiem wam wszystko i pokażę, jak to wszystko z zewnątrz wygląda. Obok mnie siedzi właściciel, tutaj siedzi Mateusz i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tylko jedna osoba z nas trzech ma prawko. Tą osobą jestem ja. Cieszę się. Knivia, fachem. W tym samochodzie, myślę, oficjalnie przegląd wszystko, to już naprawdę musimy mieć znajomość, żeby tutaj mnie udostępnić do ruchu drogowego. Domyślam się. Ale on jest głośny w środku. No, na zewnątrz jeszcze głośniej. No, te rury, widziałem te rury, jak wyglądają. Zajebiście, nie? To było muśnięcie pedału gazu. Zanim pokażę wam, jak przyspiesza 1200-konny Nissan GT-R, opowiem wam o Ride Shadow Legends, darmowej grze mobilnej, dostępnej również na PC-ty. Gra posiada ogrom bossów do pokonania oraz ponad 600 bohaterów z różnych frakcji. Jedną z frakcji dostępnych w grze są krasnoludy. Przez wiele lat prowadzili oni spokojne życie, a ich społeczeństwo opierało się na prostym systemie kastowym. Złodzieje, rzemieślnicy oraz krasnoludzka szlachta i kapłaństwo. Niestety niedawno demoniczne siły Sirota postanowiły najechać na ich królestwo. Krasnoludy przyłączyły się do sił światła, by wspólnie pokonać siły ciemności. Z krasnoludzkich postaci najbardziej podoba mi się Tormin, przez te mroźne detale w jego wyglądzie. W tym miesiącu twórcy gry wpuścili najnowszą aktualizację Doom Tower. Pojawili się dwaj nowi bossowie, Astranex i Bomal. Nowe techniki pokonywania wroga, wiele sekretnych pokoi do odkrycia i, co najważniejsze, nowe artefakty do wygrania. A jeżeli to dla was za mało, Riot przygotował w tym miesiącu również wiele wydarzeń i turniejów. Jedno z nich jest szczególnie wyróżnione, bo posiada kompletnie nowe funkcje. To Super Riot. Pozwala on podwoić nagrody za wrzucenie wroga do lochów i przyspieszyć twój progres. Słuchaj, jeżeli kiedykolwiek miałbyś zacząć grać w Raid, to właśnie teraz. No nie ma lepszego momentu. Nie możesz tego przegapić. Żeby zagrać za darmo, wejdź w link w opisie albo zeskanuj QR kod, który widzisz teraz na ekranie. Jeśli skorzystasz teraz, dostaniesz 200k srebra na start, boost expa czy na przykład odnowienie energii. Nagrody dostępne będą tylko dla nowych graczy przez 30 dni, a możecie je odebrać w tym miejscu. A teraz usiądź wygodnie i zapnij pasy. Wracamy do materiału z Nissanem GT-R. Ale jak te turbiny świszczą? Normalnie jak w Chironie. Wczoraj jeździłem Chironem i tak samo jest, takie... Wyskoczyłem tylko na chwilkę, żeby pokazać wam w promieniach tego zachodzącego słońca, jak pięknie wygląda ten samochód. Ja to się jaram. Zobaczcie te poszerzenia, te felgi, ten... Ach, wszystko. Wszystko jest takie piękne. Jedziemy dalej. Dobra, lecimy. Ja pierdzielę! Zgubiliśmy go! Gdzie jest ta C-klasa 6 AMG? Jaki ja byłem... Mój wyraz twarzy, ja jestem w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądał, jak wyglądała ta twarz. Teraz zobaczcie, możecie porównać, który z tych dwóch, no który. Też ma poszerzenia, zobaczcie. Tutaj są takie, ale z tej strony też macie. Bardzo głośny jest. A teraz posłuchajcie to z przodu. Posłuchajcie, jeszcze raz. Słyszycie te turbiny? Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. No powiem ci, tutaj taki samochód to jest naprawdę.
naprawdę rzadko się gdzieś na drogach zobaczyć. W parku! No, jaki zaciesz złapał, że tam nie ma tego... Coś też zajebiste auto jeszcze po modzie. Tam ponad 500 koni. I go nie ma w lusterku, ma Marka! O Jezu! Marko wygrywa dzisiejszą przejażdżkę. 20 cm na obie strony, czyli po 10 na jedną stronę. Nie 20 cm na stronę. Na stronę 20 to nie jest 20. Nie, ale z tyłu. Du hast 20 cm, ja. Karoserie to zo runto. Zo. Niesamowite. 20 cm tutaj. Może być. Rzeczywiście, zobaczcie, tak wygląda moja pięść. A koła jeszcze wystają, bo tutaj no w Polsce już by dowód był zabrany. Warto zwrócić uwagę, zobaczcie, na jakich on siedzi felgach. 22 cale. 13,5 cala z tyłu masz szerokości na feldze. Ja pierdziele. 22 cale robione na specjalne zamówienie. 335, 25, 22. Na minus 37. Wejście felgi, chodzi tutaj o ten odstęp. Minus 37. Zobaczcie na te tarcze hamulcowe, które giną w tym kole. Z przodu tak samo, no tu macie tak dużą felgę, że ta wielka, bo to jest wielka tarcza hamulcowa. Układ wydechowy do tego też, sam słyszałeś, bardzo głośny. Ja mam niemałą pięść, a mimo wszystko, zobaczcie, bez problemu tam wchodzi. Kurde, jaki rozgrzany, nie chcę dalej, ale jest... Jeszcze masz wystarczająco miejsca. Nawet dwie by weszły. Bez prośnych komentarzy mi tu proszę. Bardzo specyficzna jest ta lotka. Na jakim paliwie jeździ? Na setce tylko? Tak, jest wystrojony tylko na setkę. Tak myślałem, ale Shell macie niedaleko, widziałem. Właśnie, nie tylko Shell, na Aralu też co jest. Okej, zajebiście. Coś dodatkowo znaczą te oklejenia? To Tirundicich, Tangebusta, to ona? Okej, rok urodzenia. My mamy kolektora 73. Tutaj jest 74. Inny zbieg okoliczności. Tak się chłodzi ten samochód, zobaczcie. Niesamowicie. I tam wszystko idzie od razu. Wszystko jest powiększone. Otwórzmy sobie maskę. Tutaj na wstępie nie za wiele się dzieje, że tak powiem, bo tutaj wszystko jest ukryte raczej. Niesamowity samochód już w serii. Wizualnie tutaj nie jest za dużo zrobione, ale są inne turbiny. Silnik był rozebrany, jest wzmocniony, są kute tłoki i tak dalej. Cała ta historyjka, każdy tuningowiec zna, co trzeba przerobić. Skrzynia jest wzmocniona. Na dzień dzisiejszy samochód ma 1200 koni. Niestety w Niemczech jest bardzo ciężko, w Szwajcarii jest jeszcze gorzej. W Niemczech wygląda to na tej zasadzie, że policja przyjeżdża, nawet jak samochód ma wszystko wbite w dowód rejestracyjny, może po prostu stwierdzić, że prawdopodobnie był nielegalny wbicie w dowód. Samochód jest otolowany lawetą, są wysokie koszty, niestety trzeba na nowo robić przegląd i wtedy można się dalej poruszać. Cieszmy się, póki możemy cieszyć się taką motoryzacyjną wariacją, że tak powiem. Piękna sprawa. No i co? Może zaproszę was na przejażdżkę. O, to było już mocniejsze przyspieszenie. Ten dźwięk! Posłuchajcie tego, wy to słyszycie, na pewno to słyszycie. To jest coś niesamowitego. Dwie turbiny? Tak. Które są pewnie od co? Od Scania, od jakiegoś Iveco. No, troszkę większe niż standardowe. Troszkę, ale troszkę. To, dlaczego się cieszę z tego spotkania najbardziej, to to, że w ogóle po prostu się poznaliśmy. A samochód to tak przy okazji, można powiedzieć, bo ja zawsze, wiesz co, zdradzę ci teraz, zwierzę ci się, że tak powiem, że od pewnego czasu, od kilkunastu miesięcy, ja te samochody traktuję drugorzędnie. Ważne dla mnie są te relacje międzyludzkie. Bo to... To jest fajne. To jest fajne, ale to, co się dzieje poza kamerami, jak ja mogę poznawać ludzi, też ludzi sukcesu, ale też różne typy osobowości, różnych ludzi, to jest dla mnie świetne, bo to jest moje środowisko. Przesiadka do następnego samochodu, mała niespodzianka, właśnie czeka. To? Oczywiście. Jeszcze ostatni look na samochód i ten materiał zakończymy bardzo fajnie, troszeczkę innymi samochodami. Zapraszamy do zajebistego samochodu, nawet ci otworzę drzwi. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Coraz bardziej podobają mi się te Niemcy. To jest Mali, który jest Niemcem, mieszka w Niemczech i ma takie cudo, a to cudo to jest Dodge Charger pierwszej generacji z silnikiem 9,5 litra. Silnik był na zamówienie w Szwajcarii robiony. Teraz się dowiedziałem, że Mani przez 5 lat buduje ten samochód i przejechał nim dosłownie 5 km. Teraz za tydzień będzie skończony dopiero. Czajcie, to przez 5 lat tworzyć takie cudo i nie przejechać się nim nawet
Nawet chwilki? Ale jak widzisz, nawet sobie mieszkanie u góry urządził, żeby nie miał daleko. O kur... Jak ryknął! O proszę, jeszcze maskę można zamknąć. To jest praktycznie ostatni element, który został i później samochód jest gotowy do jazdy. I z takich ciekawostek dowiedziałem się też, że ten motor jest tak obniżony, tak do dołu pociągnięty, że zobaczcie. Tam jest taki prześwit, że dosłownie 4 cm. Mam propozycję dla ciebie, prezent, przejdź na Europa Park, to sobie nim przewiedzie. Co tu się dzieje? Obiecałem ci, że dzisiaj będzie grubo. No nie gadaj. No nie gadaj. Jeszcze w Black Series. Zobaczcie, co tu się dzieje. W Monako widziałem SLS-a, a tutaj w prywatnym garażu. Ojej. 128 decybeli. Ojej. Wsiadaj. Jak to? No wsiadaj, wsiadaj. Poważnie? Ja pier... Mamy 200 na godzinę, 220. 240. 260. O, w dupę kopane. Mofa, warum mal, komm, Stocke rüber, komm, hoch rein. Sicher? Ja, ist scheißegal. No tak się okazało, że Mani pozwolił mi prowadzić i teraz ja SLS-a Black Series poprowadzę sam we własnej osobie. Cudownie. Das kannst du nicht. Lambo, alles, alles. Das ist gut. Okay. Ja pierdziele, co tu się wyrabia? Andrzej, blicy. Coś niebywałego. Wona, links, lewis, rechts, ok. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wieczór. Mateusz, bardzo ci dziękuję. Dzięki za wszystko. Dzięki Rafał, dzięki za przejażdżkę. I widzimy się już niebawem. Was zapraszam do subskrypcji programu High Five. Trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie. I do następnego. Cześć. Na razie. Cześć. Cześć.